Dzień dobry. Odcinek wywołany komentarzem pod jednym z filmów, czy na grupie dyskusyjnej, nie ma to znaczenia. Odnośnie wypuszczania samolotów z góry, z dołu, czy tam była taka teoria wysmażona, że 3D labowskie samoloty są wyrzucane tak z dołu, a inne to z góry. I postanowiłem to sprawdzić. Co jeszcze sprawdzę, jeszcze inny sposób. Choć dla samolotów drukowanych niebezpieczny. Platformą testową będzie IR-80. Sporo to maleństwo przeżyło. No i sądzę, że przeżyje jeszcze. Zobaczymy, jak nam pójdzie w dniu dzisiejszym z tymi rzutami. Zapraszam do oglądania. Pierwsze wyrzucamy z góry. I lecimy. Poleciał. Bez problemu. Dzisiaj na trochę akumulator 3S, ale 1500. Okej. Okay. To wylądujmy jeszcze nim. Nie będziemy tam jakoś tam daleko chodzić. Spróbujemy jakoś tutaj tak blisko, może na drodze. No nie o to chodziło. Miał być bliżej. Motor disabled. Dobra, wylądował. Nie wziąłem zapasowego śmigła, także bez numerów dzisiaj proszę. Okej. Okay. Wszystko jest w porządku. To co, drugie podejście. I co, teraz wystartujemy. Z dołu będzie. Motor active. O. No dobrze. Na razie skoncentruję się na tych lądowaniach, bo taka pogoda dzisiaj nie za bardzo. Dobra, wylądował. Coś tak... Sprawdzę chyba, czy się nie przesunęła bateria. Bo coś dziwnie mi nim majtało. Tu niby wszystko ok. Zaraz wracam. A few moments later. Nic mu się nie stało. Poza tym, że się trochę pobrudził. I trzeci sposób. I powiem od razu tak. Ja go nigdy nie wykorzystywałem. Nie wiem, co to będzie. Jak to będzie. To tak jak latające skrzydła. Czyli trzymając za jedną ze skrzydeł. Przy czym od razu powiem. Nie jest to dobry pomysł do samolotów drukowanych, bo można uszkodzić skrzydło. No ale nic. Czego się nie robi. Żeby sprawdzić. O kurczę, powiem wam, że jestem zaskoczony. Ja w ogóle tak, po pierwsze to nie za bardzo lubię latające skrzydła. Nigdy tak nie wypuszczałem samolotu. Ale wypuścił się lepiej niż z dołu. Aż zaraz jeszcze raz sprawdzę to wypuszczenie z dołu, bo jeżeli mam być szczery, no to kurczę, to było lepiej, wydaje mi się, rzucić. Wow! No dobra. Już nie sprawdzę. Za odważnie podszedłem. Za odważnie. Oj, kadłubek. Ajajaj. Oj, tam odrobina kleju będzie ok. To... No to zaraz. Dobra, naprawa w warunkach polowych. Tego chyba jeszcze u mnie nie było. I wcale nie prosta, bo tutaj całkiem nieźle ten ogon został pokieraszowany. I ster kierunku. Postaramy się coś z tego tutaj wymłodzić. Żeby jednak jeszcze poleciał. No dobra, to co? Klej CA czyni cuda. Robota na kolanie, spoko, takie rzeczy.
To tak. Jeszcze niech odparuje przyspieszacz. No dobra. I mamy. Mamy to. Naprawa w warunkach polowych. Mamy to. Lecimy dalej. Niefartowne lądowanie było. No kto ląduje bokiem do wiatru? Kto takie numery robi? No tylko ja. Powtórka miała być z wyrzutu z dołu. To też zrobię. No co, zobaczymy. No i poleciał. I zobaczy, posklejany. Naprawa w warunkach polowych. I zdolny do dalszego działania, zdatny do dalszego używania. To jest maszyna. Nie wiem, jak to się stało, ale IR jest samolotem, który miał u mnie najwięcej wypadków. Nie wiem, co jest tego powodem. No jest, kubaniec dość szybki, ale fajnie latający. No dobra, spróbujemy teraz wylądować jednak w całości. Skubańczyk przeżył trochę. No mówiłem, że nie mam zapasowego śmigła, a tu się okazuje, że nie śmigło mi potrzebne, tylko CA. No i wylądował. Już wolałem wcześniej wylądować, żeby nie okazało się, że znowu jakąś tutaj przygodę będę miał. Starty zakończone, mniej lub bardziej szczęśliwie. To znaczy szczęśliwie, no nie może powiedzieć. Samolot naprawiony, tutaj troszeczkę Frankenstein, ale lata. I na szczęście to też jest w takim miejscu, że jest to mało widoczne, czy z jednej, czy tutaj z góry ledwo widać. Czy z tej strony, lepiej nawet niż tamtej, wydaje mi się. Okej, okay. Ale nie o tym miało być, bo miało być o tych wyrzutach. Jak już wspomniałem, temat wywołany został na jednej z grup, czy forów. I powiem tak, sprawdziłem te trzy. No najlepiej to by było jeszcze sprawdzić start z kół i to jest ten, który ja najbardziej lubię. Nie lubię rzucać samolotów, bo to wyrzucanie i poszukiwanie tych drążków i wyrównywanie tego lotu to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Ja lubię najbardziej kontrolować od samego początku startu, góra, leciutko, prawo, lewo, jestem. Nawet czasami ster kierunku, jak wieje wiatr, bo akurat tak pas jest ustawiony, że bokiem czy pod jakimś kątem w stosunku do wiatru. Moje odczucia. Zaskoczony bardzo pozytywnie jestem tutaj, jak wyrzucałem, trzymając za skrzydło. Bardzo gładko poszedł. Przyznaję, wyrzucany był bardziej do góry. Zresztą zazwyczaj to robię. I te starty moje, jak mówię, że poszedł jak rakieta, to one wynikają z tego, że ja bardzo często przy ustawieniach zerowych powierzchni sterowych wyrzucam ten samolot mocno do góry. Chodzi o to, żeby miał czas, żeby jeszcze zareagować na dużym gazie. Na dużym gazie. Przy małym gazie to się kończy źle. Miałem takich parę startów, lub przynajmniej nerwowo się zaczyna robić. I one idą sobie ładnie do góry i mam czas na reakcję. I najczęściej tak wyrzucam też tym górnym rzutem. Dolny też jest niezły. Więc wiecie co? Zależy, jak to lubi. A, właśnie, miałem to co powiedzieć. Przeskoczyłem między tematami. Trzymając jedną ręką za skrzydło, drukowane samoloty mogą tego nie lubić. Może się zrobić dziura przez naciśnięcie palcem za mocne. IR jest taki pancerny i on to przeżyje. Tutaj te skrzydło w ogóle jest tak, bym powiedział, że dość... ono jest bardzo twarde. Tu zdaje się, tu są w ogóle wzmocnienia i zdaje się, że na dwie warstwy to było drukowane. Także on to przeżyje, ale nie każdy samolot to będzie lubił i może się okazać, że doprowadziłem do uszkodzenia skrzydła. Także
czy z góry, czy z dołu, czy za skrzydełko, jak to lubi. Ja najczęściej wyrzucam z góry, bo mam najwięcej czasu na reakcję. Jeżeli macie jeszcze jakieś tematy, które chcielibyście, żeby sprawdzić, to dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!